Witamy w 19 odcinku Spiral the Dragon. Dzisiaj polecimy na oceaniczny szlak, gdzie będziemy się pewnie gonić z łowcą, jak to mówił w ostatnim odcinku. W pierwszym, czy tam drugim. To jest typowa mapka do latania, więc zobaczę, czy nie wyszedłem z prawej. Mapki z lataniem, no tutaj zdecydowanie w tej części szybciej Spyro lata. Nie wiem, czy to użyć jako atut, czy jako minus. Ojej, już zjebałem. Te autka muszę też pewnie spalać, znając życie. Skutery są... Można się utopić, okej. Dobra, czyli są, o kurde, łuki, łódki, pojazdy i pierścienie. No to jest gorsze, bo w normalnej pierwszej części były samoloty. Jeszcze. Ale na razie będę podążał za trasą, jaką jakby gra mi sugeruje, czyli... prosto przed siebie. Teraz statki. Nie wiem, jak je palić tak naprawdę. Mało czasu mi zostaje. To słabo te statki jeszcze. No teraz nie mam jak samochodów zniszczyć, to... Ale tam było... Tam było... Tutaj coś jest. Witaj na oceanicznym szlaku! Wróć do mnie, jak pokonasz już całą trasę. Pamiętaj, że musisz ją ukończyć, ani razu nie dotykając tak. Okej. Tutaj jest jakaś dodatkowa misja na tej mapie, bo ja nie widziałem. To ciekawe. Akurat może będzie na całe 20 minut gry. Na razie ta trasa, którą gra proponuje, jest chyba najlepsza i w sumie zawsze chyba tak było. No, tylko problem może być z tymi łodziami, żeby je pokonać. Dobra. Jak ja mam to pokonać? Aha. Czyli to tak mam pokonać, okej. Teraz przez moją niewiedzę przegrałem. Na auta muszę szarżować. Na to wychodzi. Dobra. To na pewno trzeba mapę znać wcześniej, żeby to wymaksować. Teraz nie da się tak za pierwszym razem przejść.
chyba że jakimś fartem okrutnym. No i też trzeba mieć prawie latanie. Z pierwszej części akurat się wiele nie różni latanie. Tyle, że jest tutaj szybciej, nie? Nie było szans. To mało czasu. Ale dziwne to jest z tymi autami. Naprawdę te auta są najtrudniejsze, bo... No mało czasu dają, tylko po 2 sekundy. Gdyby dawały po 3 jedno, no to może jeszcze byłoby to do zrobienia. Ale to jest teraz... O, no, wypadłem, wybitny. Dobra, nie. Piękno, po prostu, ale co mi na... Po prostu się utopię, będzie szybciej. No, może tego nie zrobię. Żeby te statki jak najszybciej zrobić. Ciężkie, ciężkie do zrobienia teraz. Trzeba skakać po prostu, gdzie są te zakręty. Trzeba po prostu sobie je skracać, to jest skok. Teraz to już wiem, ale... No, to nie jest takie łatwe. No, bo rozwalać jednocześnie tam jest tutaj, no ale to tak jest ciężkie, by było. No i ominąłem jedno. No chociaż mogło być to też, że jechałem z prądem i to też mogło być. A teraz pod prąd jechałem i one jechały od razu na mnie, a nie ich goniłem. Dobra. Teraz lecę od razu tam, gdzie jest to dodatkowe zadanie. Oh!
Pewnie teraz masz o sobie wysokie mniemanie. Cóż, sprawdźmy, czy jesteś równie dobry jak aktualny mistrz. Dobrze, Spyro. Poznaj mistrza trasy. Aby wygrać wyścig, musisz przelecieć przez wszystkie pierścienie. Ale uważaj, jeśli łowca przeleci pierwszy, pierścień zacznie się kurczyć. Okej. Trudność 4. To są pierścienia takie. To trudniejsze niż się wydaje, prawda? Dobrze. A, jasne. No właśnie, muszę za nim lecieć tak jakby. No nie widzę tu. Nie widzę jakby możliwości wyprzedzenia go. Co po prostu odpowiednią ścieżką lecieć. Dobra. No ja, to nie ma sensu już. On sobie wylatuje. Dobrze, Spyro. Głosi. Zżyjcie się, dobra, to najlepiej pójdziemy. Po prostu. Och. Ja tą trasę zupełnie inaczej przechodzi. To jest skąd na skrzydła, nie? Skąd? Skąd? Gepard, tak? One są takie twarde. Na skrzydła, to jest pytanie. Najgorsze jest to, że ja nie znam jego trasy. Okej, tam. Będzie szybciej jadę. Dobra robota, Spyro! To był naprawdę wspaniały! No, nie wyprzedziłem go, bo... Tak głupota. No dobra. Poziom 100% wykończony. Dobrze, no to... Tyle na dziś. Dzięki za oglądanie i na razie.